Andrzej Mitan ostatnie lata swojego życia zawodowego związał z Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Zmarł 4 listopada 2018 roku, będąc już na emeryturze. Na odsłoniętej tablicy znajduje się słynna już elita, czyli sentencja napisana przez Andrzeja Mitana. To przesłanie, które jest na jego słynnej ulotce. Elita to ludzie żyjący w prawdzie, który charakteryzuje bezinteresowność w czynieniu dobra i piękna. Jest dla nas wszystkich pewnym wyznacznikiem, zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym. W odsłonięciu tablicy wzięli udział żona artysty Jolanta Mitan oraz syn Karol. Byli też współpracownicy z elektrowni i grupa przyjaciół. Andrzej Mitan zajmował się sztuką konceptualną. Performance, realizacje czy wideo były jego polem działania. I oczywiście awangardowa muzyka, czego przykładem była słynna grupa z lat 60. o nazwie Onomatopeja. Ja pamiętam doskonale chociażby dlatego, że wychowywaliśmy się w Pionkach razem i ta przyjaźń przetrwała przez wiele lat. A z punktu widzenia, z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że zaproszenie Andrzeja do współpracy w elektrowni, kiedy zacząłem tu pracować w 2008 roku, w 2007 roku, przepraszam, czas leci, to był chyba najlepszy ruch personalny, jaki wykonałem w stosunku do zatrudnionych pracowników. Andrzej Mitan to wciąż dla wielu postać mało znana. Tym ciekawsze może stać się obcowanie z jego sztuką.